Zawski to zdecydowanie dobry plan na przyszłość. Posiadanie tytułu technika oraz dana matura ułatwi dalszą edukację. Ale może również pomóc w znalezieniu pracy od razu po skończeniu technikum. Szkoła znajduje się w spokojnej i przyjaznej dzielnicy Opola. Sąsiaduje z ogromnym boiskiem do piłki nożnej oraz futbolu amerykańskiego. WF-iści bardzo chętnie zabierają tam swoich podopiecznych. Wszyscy nauczyciele naszej szkoły robią to, co w ich mocy, aby odpowiednio przygotować nas do matury oraz egzaminów zawodowych. Zdecydowanie są dla nas ważnymi osobami, które przygotowują nas do wkroczenia w świat budownictwa. CKZ, czyli Centrum Kształcenia Zawodowego, to miejsce, w którym uczymy się takich rzeczy jak murowanie, wykonywanie zbrojenia, konstrukcji stalowych czy stolarki drewnianej, ale poznajemy również podstawy elektroniki i instalacji sanitarnych. Uczęszczamy tam raz w tygodniu. Tego dnia nie mamy zajęć dydaktycznych. Jest to świetna odskocznia od komputera. Mamy tam dostęp do wielu narzędzi oraz poznajemy różne technologie wykonywania robót. Nauczyciele posiadają ogrom cierpliwości i świetnie przygotowują nas do egzaminu praktycznego. W tym celu klasa jest również podzielona na mniejsze zespoły. W taki sposób każdy ma możliwość dobrze wszystko zrozumieć, a nauczyciel danej specjalizacji ma dla każdego odpowiednią ilość czasu. Uczniowie przychodzą tutaj egzaminy próbne, w tym przypadku ze zbrojenia i murowania. W taki sposób zauważamy, co należy poprawić lub usprawnić, aby praca była jeszcze wydajniejsza. Nauczanie zdalne z pewnością jest ciężkie. Często nauczyciele, jak i uczniowie, mają ochotę odpocząć od ekranu. Nasi nauczyciele są bardzo wyrozumiali i często to okazują. Dają nam poczucie, że nie jesteśmy sami i parę zdań z troską wypowiedzianych z ich ust daje nam naprawdę dużo siły i mobilizacji. Dbają o nasze samopoczucie. Czasem bardzo prostym pytaniem o to, jak się czujemy. Może nawet nie zdają sobie sprawy z tego, jakie jest to dla nas ważne. Aplikacja, za pomocą której przeprowadzane są zajęcia zdalne, świetnie sprawdza się w swojej roli. Nauczyciele starają się być wyrozumiali w sprawach sprzętu. Szkoła jednak daje możliwość wypożyczenia laptopa w razie potrzeby. Jest to świetna inicjatywa. Materiał, który realizujemy, jest przekazywany w naprawdę jasny i prosty sposób. Świetnym na to przykładem jest wycieczka do Włoch, gdzie nie tylko możemy odbyć praktyki zawodowe, ale i zdobywamy wspaniałe wspomnienia i spędzamy czas z naszymi przyjaciółmi. Gdyby nie Gzowski, myślę, że nie byłoby to możliwe. Chcemy Wam pokazać, że pomimo wszystko wciąż tworzymy niezapomniane chwile, które postanowiliśmy uwiecznić i mam ogromną nadzieję, że Wy również będziecie mieć możliwość tworzyć swoje wspomnienia.